kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 27. Faryzeusz i celnik spotykają się na modlitwie w świątyni. Drogie dzieci, pewnego dnia Pan Jezus opowiedział następującą historię. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden był faryzeuszem, a drugi celnikiem. Faryzeusz był z siebie bardzo dumny. Był bardzo pyszny. Popełniał grzechy, ale uważał się za lepszego od innych ludzi. Chciał, aby inni także myśleli, że jest bardzo dobrym człowiekiem. Kiedy wszedł do świątyni, przeszedł samym środkiem, aby wszyscy go widzieli, a potem stojąc powiedział głośno: Panie, dzięki Ci, że nie jestem jak inni ludzie, jak ten celnik, który wszedł razem ze mną. Ja nie popełniam grzechów i daję Tobie często pieniądze na ofiarę. Czy sądzicie, że faryzeusz naprawdę przyszedł się modlić? Czy on naprawdę rozmawiał z Bogiem? Nie, on tylko chciał się wywyższyć. Kiedy skończył, wyszedł ze świątyni zadowolony z siebie samego. Ale Pan Bóg wcale nie był zadowolony z jego modlitwy. Czy Pan Bóg jest zadowolony, kiedy uważamy siebie za lepszych od innych? Czy Matka Najświętsza uważała, że jest lepsza od innych ludzi? Ależ nie. Pan Bóg nienawidzi pychy. Jeśli diabeł popełnił ciężki grzech i poszedł do piekła, to tylko dlatego, że był pyszny i Pan Bóg musiał go ukarać. Musimy prosić Matkę Bożą, abyśmy nie byli pyszni, a w ten sposób Pan Bóg będzie z nas zadowolony. Celnik wcale nie był pyszałkiem. Kiedy wstąpił do świątyni, nie zachowywał się tak jak faryzeusz, który chciał, aby wszyscy go widzieli, który chciał, aby wszyscy go podziwiali. Celnik stanął blisko drzwi. Potem padł na kolana i powiedział Panu Bogu: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Czy te słowa były modlitwą? Czy celnik naprawdę zwracał się do Pana Boga? Tak. Wyznał przed Bogiem, że żałuje swoich grzechów. Nie zależało mu, aby widzieli go inni ludzie, ale wyłącznie, aby sprawić Panu Bogu radość. Był pokorny. Kiedy celnik zakończył swoją modlitwę, wyszedł ze świątyni, a Pan Bóg był bardzo zadowolony z jego modlitwy. Poprzez tę historię Pan Jezus uczy nas, że powinniśmy modlić się tak jak celnik, a nie jak faryzeusz. Kiedy modlimy się, wtedy rozmawiamy z Panem Bogiem. A musimy z Nim rozmawiać, przecież On jest naszym dobrym Ojcem. Możemy mówić Mu, że Go bardzo kochamy i że chcemy Mu sprawić radość. Powinniśmy mówić Mu także, że bardzo żałujemy za swoje grzechy i prosić Go o przebaczenie. Kiedy rozmawiamy z Panem Bogiem, powinniśmy myśleć wyłącznie o Nim oraz o tym, co do Niego mówimy. Uczymy się na pamięć. Co to jest piekło? Piekło jest miejscem, w którym mieszka diabeł. Co dzieje się z tymi, którzy są w piekle? Ci, którzy są w piekle, nieustannie palą się w ogniu nieugaszonym. Oni nigdy nie zobaczą Boga. Co możemy zrobić dla tych, którzy są w czyśćcu? Powinniśmy pomagać tym, którzy są w czyśćcu, modląc się za nich. Święta Tereska ofiaruje inny prezent Panu Jezusowi. Czy przypominacie sobie naszą historię o świętej Teresce? Pewnego dnia ona i jej siostra Celinka chciały przekonać się,
która z nich bardziej kocha Pana Boga, robiąc dla Niego największe możliwe ofiary. Teresa powiedziała: chciałabym sprawić Tobie przyjemność, o mój Boże. Ale czy to miało oznaczać, że Tereska była doskonała? Nie. Jej mama mówiła, że kiedy Tereska była mała, była bardzo uparta. I kiedy mówiła nie, ciężko było zmienić jej zdanie. Tereska bardzo lubiła wszystko robić tak, jak ona sama chciała. Pewnego razu bawiła się razem z Celinką, ale po paru minutach zaczęły się kłócić. Celinka ustąpiła Teresie i zostawiła ją, aby sama się bawiła. Ale później Tereska pomyślała sobie: Pan Jezus nie jest ze mnie zadowolony. Muszę starać się jeszcze bardziej, aby być milszą. Następnym razem to ja ustąpię Celinie. I w ten sposób będę mieć małą ofiarę dla mojego Jezusa. Od razu prosiła Pana Jezusa, aby jej pomógł być posłuszną i to z uśmiechem. Czy Pan Jezus jej pomagał? Oczywiście, że tak. W ten sposób mała Tereska ofiarowywała Panu Jezusowi coraz więcej niespodzianek. Jeśli zdarzało jej się popchnąć lub uderzyć Celinkę, od razu biegła do swojej mamy i mówiła: Mamusiu, popchnęłam Celinkę i uderzyłam ją, ale więcej tego nie zrobię. Albo kiedy rozbiła coś bawiąc się, od razu szła pokazać to mamie, mówiąc: Przepraszam, mamusiu, wybacz mi. Mała Tereska nie bała się wyznać swoich błędów i szczerze ich żałowała. Robiła to po to, aby móc ofiarować małe prezenty dla Pana Jezusa. Jak bardzo On był wtedy szczęśliwy. Pytania do katechezy 27. Kto przyszedł do świątyni, aby się modlić? Jaki był faryzeusz? Które miejsce chciał zająć w świątyni, aby się modlić? Dlaczego? Co powiedział Panu Bogu? Czy to podobało się Panu Bogu? Czy Pan Bóg kocha tych, którzy są pyszni? Dlaczego szatan popełnił grzech ciężki? Jaki był celnik? Gdzie znalazł dla siebie miejsce, aby się modlić? Co powiedział Panu Bogu? Czy to sprawiło radość Panu Bogu? W jaki sposób Pan Jezus chce, abyśmy się modlili? Tak jak faryzeusz, czy tak jak celnik? Co robimy, kiedy się modlimy? Kiedy mały, dobry chrześcijanin powinien się modlić? W jaki sposób mała Tereska i Celinka chciały zobaczyć, która z nich bardziej kocha Pana Boga? Czy święta Tereska była doskonała, kiedy była małą dziewczynką? Co powiedziała sobie, kiedy pokłóciła się ze swoją siostrą? Co robiła, kiedy była niegrzeczna? Co robiła, kiedy zdarzyło się jej popełnić jakieś głupstwo? Czy to były prezenty dla Pana Jezusa? Czy to sprawiało Jemu radość? Świetnie! Zadanie. Za chwilę usłyszysz kilka zdań. Zastanów się, czy to, co słyszysz, bardziej przypomina postawę faryzeusza czy pokornego celnika. Kasia chce wszystkim rozkazywać. Piotr nie chce prosić o przebaczenie, kiedy zrobi coś nieodpowiedniego.
Daniel lubi spełniać dobre uczynki jedynie dla Pana Boga, bez potrzeby chwalenia się. Ania prosi codziennie Pana Boga o przebaczenie za swoje grzechy. Łukasz robi wszystko, aby zwrócić na siebie uwagę. Kasia mówi wszystkim o swoich dobrych ocenach, które otrzymała w szkole.